pani, zapraszam. Nie wiem, czy tak... Może bliżej tutaj trochę. Dzisiaj jeszcze kilka słów chciałem powiedzieć, a potem będziemy Ducha Świętego wylewać tutaj, nie tylko na naszą tu wspólnotę, na tej modlitwie, ale tutaj na to dzieło bielańskie, które bardzo potrzebuje umocnienia. Pan Jezus zapowiadał zesłanie Ducha Świętego, a potem mówił, że On sam przyjdzie. Duch Święty przyszedł bezpośrednio po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Później przez całe wieki w Kościele Duch Święty jest wylewany i udzielany. Ten Duch Święty, którego Pan Jezus dał apostołom, apostołowie go przekazywali. A przy końcu czasów, kiedy Pan Jezus mówi, że oto w niedługim czasie przyjdę powtórnie do was, tak? Przyjdę powtórnie do was. Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca. Odchodzę i przyjdę znów do was. Pan Jezus, jak powiedziałem dzisiaj już, potrzebuje, można powiedzieć tak, potrzebuje tej miłości od nas. On prosi, żebyśmy go miłowali. Ktoś powie, ale dlaczego tak Pan Jezus o to prosi? Czy to jest takie ważne? Pan Jezus chce tego też dla siebie. Bóg naprawdę pragnie być kochany przez człowieka. Pan Jezus naprawdę chce być kochany przez nas. Ale nie tylko to. Pan Jezus, kiedy jest przez nas kochany, kiedy w naszym sercu jest autentyczna więź z Panem Jezusem, więź, to wtedy nam jest łatwiej zachowywać Jego naukę. A kiedy żyjemy zachowując naukę Pana Jezusa, wtedy jesteśmy z Nim w bliskości. I kiedy jesteśmy w bliskości z Panem Jezusem i Duch Święty do nas nieustannie przychodzi i jest nam udzielany, wtedy coraz bardziej przybliża się ten czas, że właśnie Pan Jezus zrealizuje to, co zapowiedział. Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się. Pan Jezus mówił wielokrotnie, że oczekuje tego, że na myśl o tym, że On przyjdzie i że On znowu będzie w takiej bliskości bezpośredniej z człowiekiem. I to będzie radością dla nas. Dzisiaj jest taka sytuacja, że wielu ludzi to tak sobie myśli, ma takie mieszane uczucia. Mamy to doświadczenie tutaj w tej posłudze,
że no, niektórzy tak mówią, jak mówimy, że Pan Jezus przyjdzie i że On chce, żebyśmy się cieszyli na to, tak? No to tak ze smutkiem, pobożni ludzie, tak ze smutkiem opuszczają głowę i mówią, no tak, ale ja to bym jeszcze chciał trochę pożyć na tym świecie, tak? Jesteśmy bardzo przywiązani do tego świata. I tylko gdybyśmy byli przy tym przywiązaniu, przywiązani sercem naprawdę do Pana Jezusa, żeby On był dla nas kimś bliskim i ważnym. Jeżeli to będzie w nas, to wtedy nie ma właściwie takiej sprzeczności, że my byśmy chcieli tu jeszcze pożyć, a Pan Jezus prosi, żeby być blisko Niego. A kiedy jesteśmy blisko Niego, to potem już naprawdę się tęskni. Święci w historii Kościoła, wielcy święci, właściwie wszyscy, tak można powiedzieć, oni naprawdę tęsknili za spotkaniem z Panem Jezusem. Tęsknili, ponieważ byli przygotowani sercem do tego, żeby się z Nim spotkać. A my, pamiętacie może, jak uczestniczymy we mszy świętej, tak? I po konsekracji. No właśnie jest ta odpowiedź taka. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. To jest często powtarzane. I teraz rodzi się pytanie, kochani, czy naprawdę oczekujemy przyjścia Pana Jezusa? Czy naprawdę chcielibyśmy, żeby On przyszedł i żeby tu stanął i żeby był blisko? Jeżeli tego chcemy, jeżeli tego szukamy, to jest możliwe już w tym życiu. Już w tym życiu jest możliwa ta tęsknota za Bogiem. I ona nie jest sprzeczna z naszą aktywnością. W dzisiejszych czasach mamy tutaj wiele aktywności. Słyszymy, mamy kontakty z ludźmi, którzy wykazują wielką aktywność, działamy, pomagamy sobie wzajemnie i to jest jak najbardziej no, chwalone przez Pana Jezusa. Ale ci najbardziej aktywni święci w Kościele, najbardziej aktywni, to byli jednocześnie najbardziej związani swoim sercem z Panem Jezusem. Byli Jego umiłowanymi i On był najważniejszy w ich życiu. To było właśnie, no i to tak w praktyce jest. Jeżeli jesteśmy kochani, to chcę powiedzieć tak jakby, no na te czasy to jest bardzo ważne, żeby z tego sobie zdawać sprawę. Jeżeli chcemy dużo dobrego czynić dla ludzi, jeżeli chcemy ludziom pomagać, jeżeli chcemy służyć ludziom, potrzebujemy mieć od Ducha Świętego napęd wewnętrzny. Potrzebujemy napędu wewnętrznego od Ducha Świętego. I ten Duch Święty daje nam wtedy do serca ten pokój właśnie, który sprawia, że jesteśmy w stanie nawet w trudnych warunkach, nawet w takich czasach trudnych i w obliczu różnych niebezpieczeństw,
jest, jesteśmy w stanie zachować pokój, jeżeli mamy w sercu Ducha Świętego i On nas uczy, jak żyć na co dzień. To jest bardzo ważne, żeby Bóg nas uczył, jak żyć na co dzień. Nie, żebyśmy według naszej najlepszej osobistej woli to sobie robili sami. Bo bez napędu wewnętrznego od Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie żyć, no, czynić takiego dobra od Boga autentycznie. Nie każde dobro, które człowiek czyni, jest takie pełne. Od Boga pełne dobro jest wtedy, kiedy działa w nas Duch Święty. I powiedziałem dzisiaj, chcę jeszcze waszą uwagę zwrócić na to, że jesteśmy powołani, naprawdę powołani jesteśmy do tego, żeby żyć z Panem Jezusem w bliskości, tak? Żeby żyć z Nim, z Nim. Bo my tutaj jesteśmy teraz tak nauczeni żyć, jak trochę tak zasygnalizował dzisiaj ksiądz Wojciech, że właśnie tutaj jesteśmy w Kościele, a potem tak lecimy sobie w życie, tak? Otóż bardzo jest ważne, żeby i tu w Kościele mieć Pana Jezusa przy sobie, ze sobą i dla siebie, tu w Kościele, tak? A potem, kiedy lecimy z tego Kościoła, On potrzebuje tego, żeby być z nami wtedy również i w życiu codziennym, i w modlitwie w Kościele, i w czasie święta, i w dniu powszednim, i tam, gdzie pracujemy, i tam, gdzie odpoczywamy, naprawdę tam potrzebujemy mieć Pana Jezusa przy sobie. No, to się wydaje czasami niektórym trudne, ale zobaczcie, jakie jest powołanie człowieka. Zobaczcie, Pan Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy tam, tam, w życiu wiecznym, tam, żebyśmy byli z Nim. I to będzie ta obecność, ta bliskość z Panem Jezusem w życiu wiecznym. Będzie tak pełna i głęboka, że ona wypełni wszystko to, co tutaj w tym życiu mieliśmy. Już nie będzie trzeba specjalnie w niedzielę chodzić do kościoła. Tak? Dobrze to zrozumiejmy. Już nie trzeba specjalnie chodzić do kościoła. Już nie trzeba specjalnie klękać do modlitwy. My dzisiaj jesteśmy tak nauczeni, że teraz to ja się modlę, teraz jestem na mszy świętej, teraz to przeżywam właśnie jakoś i tam do Boga próbuję się zwracać, a potem idę w życie. I to życie mnie tak zajmuje, że właściwie o Bogu nie pamiętam. Cała sztuka polega na tym, żeby mieć tego Pana Jezusa na co dzień, tak? I że już nie trzeba osobnej świątyni, tak? Tylko Pan Jezus jest w naszych sercach na co dzień. I Duch Święty nas
oświetla w pełni. I to jest powołanie ostateczne. Ale tu chodzi o to, żeby się uczyć tego, już teraz uczyć się tego, tak? Uczymy się tego, na przykład przychodzą osoby po poradę duchową, no to właśnie staram się pokazać, no, że trzeba się uczyć tego, żeby stale być z Panem Jezusem. Nie wyjątkowo i od czasu do czasu, tylko stale, na co dzień, żeby On był no, takim wypełnieniem całego naszego życia i całego naszego serca. I wtedy mamy, no, życie nabiera zupełnie innego wydźwięku. Niedawno sobie tak myślałem, bo miałem spotkałem się w takich, no, z pewnymi osobami bliskimi mojemu sercu w takich okolicznościach, no właśnie, i tak patrzyłem, jak te osoby tak bliskie mojemu sercu się obywają w dużym stopniu bez Boga, obywają się. A ja chcę wyznać, kochani, tu przed wami, że ja bym zwariował, naprawdę, ja bym zwariował, gdybym ja nie miał Pana Jezusa, gdybym ja nie miał wiary. Ja po prostu nie rozumiem życia takiego, jak można nie mieć tego ukochanego, najwspanialszego Boga na co dzień, tak? Na co dzień. I dlatego jak tutaj do was mówię, czy w kazaniu, czy w takiej konferencji, to właściwie nie mówię jakiejś nauki, którą bym wystudiował. Nie, tylko dzielę się z wami tym, że no, nie ma w życiu człowieka dwóch rozdziałów. Rozdział pierwszy to jest codzienność i rozdział drugi to są spotkania z Panem Bogiem. Nie ma dwóch rozdziałów. Jest jedno życie, jeden Bóg, który przenika to wszystko, co robimy. I wtedy, kiedy służymy, coś pomagamy komuś. I wtedy, kiedy klękamy do modlitwy. I wtedy, kiedy idziemy coś, albo pracujemy, wykonujemy jakieś nawet trudne zadania, to wtedy zawsze po prostu jest niezbędny. Niezbędny, tak? Pan Jezus niezbędny jest. Bo bez Niego jakoś, no tak się dzielę tym, no. Dla mnie, no, bez tego by nie było nic po prostu. Bez tego by nie było nic. I jeżeli zostały położone te 12 warstw fundamentu, czyli Kościół został zbudowany, ten duchowy Kościół, jeżeli krew przelali apostołowie i męczyli się i cierpieli dla Pana Jezusa, to zrobili to dla nas, żebyśmy mieli no, tą więź z Panem Jezusem. Kościół, ten przez duże K, Kościół to jest nasze życie z Panem Jezusem i nasz głód Pana Jezusa i nasz ból z tego powodu, że Pan Jezus tak marnie jest kochany i tak się wielu ludziom wydaje niepotrzebny. I to jest ból wielki, ale Bóg nie pozwoli, żeby ludzie sobie zmarnowali życie. I mam co do tego absolutną pewność. I to jest zapowiadane w księgach świętych i też w nauczaniu no, świętych osób. Jest to zapowiedziane, że Bóg nie pozwoli, aby ludzie sobie zmarnowali życie, zajmując się tylko głupstwami.
doczesnością, tym światem. Tylko, tak? Nie mówię, żeby się tym nie zajmować, tylko, że tylko tym. A Pan Bóg to. Pan Bóg jest tym, tą osobą, która nadaje sens temu wszystkiemu, co robimy. I kiedy właśnie z Nim się spotykamy i poznajemy Go, to On nas prowadzi. On nas prowadzi do takiego życia na stałe ze sobą. Na stałe ze sobą. Bo nie potrzeba, Jan tak mówi obrazowo, nie potrzeba słońca, bo już lampą, słońcem jest Pan Jezus. Nie potrzeba też oświetlać nocy księżycem, bo wszelkim światłem jest Pan Jezus. Nie potrzeba iść w niedzielę do świątyni specjalnie, ponieważ stale jesteśmy z Panem Jezusem. My dzisiaj, jak zaniedbamy chodzenie do Kościoła, do Komunii Świętej, to stopniowo nam słabnie życie duchowe. A później już nie będzie słabło, będziemy stale z Nim i to będzie wspaniałe. Chcę naprawdę was gorąco jakoś zapalić do tego przywiązania, do tego przywiązania do Pana Jezusa, który mówi, że nas miłuje i nas miłuje bardzo, ale my też będziemy Go miłować. Będziemy się uczyć, nauczymy się stopniowo miłować Go i wtedy życie w tej miłości będzie już pełne takie. Także Duch Święty przyjdzie niebawem i oczekujemy Go. I zesłanie Ducha Świętego jest podstawą naszego nawrócenia i naszej przemiany i naszego życia z Panem Jezusem. Dlatego wołamy teraz, przyjdź Duchu Święty. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź w nasze serca. Teraz, w tym najbliższym czasie, działaj z mocą, abyśmy odmienili nasze życie, abyśmy Cię pokochali, abyśmy szli za Tobą i byli dla Ciebie miłością. Tak bardzo Cię prosimy, Ateja Seja Tanamai. Ześlij Twego Ducha, otwórz nasze serca, porusz je, abyśmy poczuli głód Ciebie, abyśmy poczuli pragnienie wody żywej, abyśmy byli głodni Ciebie, abyśmy Cię miłowali. I abyśmy zachowywali Twoją naukę, bo bez Twojej nauki, bez Ciebie, bez Słowa Twojego żyć nie jesteśmy w stanie.
Asheno paya sei tanakaya saya sa ataya sa działaj Duchu Święty teraz tu działaj amahia saya tanakai etanataya saya sa tahia saya tanapaya dapai tanamaya saya tan Duchu Święty niech Twoja moc odmieni tu nasze słabe życie niepełne, często smutne, pełne zwątpień. Niech to wszystko się odmieni. Tak bardzo Cię prosimy, bo ufamy Tobie. Ufamy Twojej miłości. Etenofaya sejataj, tanokahia sejatanapai. Ten noje tej jasaj, a ta na taj jasaj, a taj, a ta na kaji. Przyjdź Duchu Święty do nas, odmień nasze życie. Nie pozwól, abyśmy zajmowali się tylko doczesnością. Niech ta doczesność nas zwiąże z Tobą. Niech ona służy naszemu poznaniu Ciebie. Działaj z mocą teraz, Panie, kiedy będziesz błogosławił, niech każde serce przylgnie do Ciebie i zostanie poruszone i będzie żyło szczęśliwe.
Kochani, dziękuję za wspólną modlitwę. Gdyby ktoś jeszcze chciał tutaj taką wstawienniczą modlitwę we własnej intencji, to zapraszam do zakrystii. Gdyby ktoś też chciał małą książeczkę o wielkiej miłości, to też zapraszam do zakrystii. Szczęść Boże.